No to jest właśnie ta ulica, gdzie jest niedokończona kanalizacja. Chodniki dziurawe, wołają o pomstę do nieba. Były już wypadki, gdzie starsze panie, bo wiadomo, że o 18 jesienią, porą zimową, wszyscy idą do kościoła. No i były przypadki, że rozbite kolano. Zostało od pana Edka Baczkowskiego do góry, no to grawitacyjną sprawą do podłączyć. Dalej ulicą Szpigrodzką, czyli można kanalizację puścić rowami. Tutaj pan Sołtys wspominał o chodnikach. Myślę, że w tej chwili to, co czytamy w prasie, to na szerokie wody. Gmina Szpigród, Cieszków, olbrzymie sumy pieniędzy, a tu jest niedokończone. To jest taka... Mamy pokazać ten słup jako miejscowość turystyczną, a to nie bardzo to wygląda, bo jak to wygląda, to wszyscy wiedzą. No, jaka to jest dalsza przyszłość, no nie wiem, pan przewodniczący chyba tam bardziej się orientuje, czy to jest kwestia 5-10 lat, czy roku, no bo wiadomo, że wielkie firmy robią przetargi, idą na inwestycje wielomilionowe, no a tutaj zapomniano o Śmigrodzkiej, na jedną rzecz zwrócić uwagę, ponieważ kanalizację w tej chwili realizuje spółka, to zgodnie z dokumentacją i zgodnie z przeznaczeniem pieniędzy z Funduszu Spójności, bo one są finansowane z Funduszu Spójności, ten temat, nie przewiduje się tam w tym temacie wykonanie nawierzchni drogowych i chodników. Dopóki to robiła gmina, to robiła kompleksowo, od razu kanalizację, modernizację wody, nawierzchnie drogowe i chodniki. I w związku z tym tutaj jest bardzo ważną rzeczą, aby w budżecie gminy uwzględnić Szpigrodzką, Spacerową i Kościelną w zakresie nawierzchni chodników. Bo spółka nawet jak kanalizację zrobi, to tego nie zrobi. I to zostanie. Bo to musi być finansowane tylko z budżetu gminy. Spółka tego nie zrobi, bo fundusze unijne właśnie tak, z funduszu zdrowości przewidziane, że niestety nawierzchni drogowe nie wchodzą w rachubę i chodniki nie wchodzą w rachubę. Jest tylko odtworzenie uszkodzonej nawierzchni przy robieniu kanalizacji. A ponieważ idzie pobocze, może się okazać, że tego nic nie zrobi. I tu chodzi o to, żeby uwzględnić w budżecie gmina, tego nie ma, o ile ja wiem na razie, wykonanie nawierzchni drogowej ulicy, dokończenie ulicy Szpigrodzkiej, chodników kościelnych i spacerowych. No to wyjaśnienie rzeczywiście jest prawdziwe i to problem nie tylko dotyczy naszej części Słowa, ale i tych miejscowości, w których ta kanalizacja będzie robiona. Ale tak jak powiedziałem, ja wyrażam nadzieję, że nie będzie tak, że położy się kanalizacji i zostawi się po kanalizacji nierówności, bo świadczyłoby to jednoznacznie o tym, że zabrakło w gminie Milicz gospodarki. Czy coś zamierza zrobić z ulicą Spacerową? Tym bardziej pytanie do Sołtysa. Jednego i drugiego. Nawet trzech, bo trzech mamy kandydatów. Czy tylko będą przyklepywać tą drogę tak jak jest? Czy coś zrobią z tą drogą konkretnie? No, na razie to jest tylko szumą przyklepywana i wyrównana, nic więcej. Ja może to jeszcze wyjaśnię. Jakoś czas temu nie było możliwości cokolwiek zrobienia. Pamiętacie, mieszkańcy tam były. Wyciągali samochody po prostu. Dobrze, powolniej, bo każdy ma chwilę czasu, tak? Sytuacja jest taka, że było zrobione na wiosnę w tym roku, było cokolwiek. Ile się nie udało, w tym roku jakoś się udało. Jest przepusty porobione? Są, tak? Korony nowe wykopane? Są. Zaproszę pana Sołtysa za tydzień po tych ulewach, jakie takie teraz... Chwileczka. Ja wyjaśnię jedną rzecz. Nie ma pieniędzy na remonty. Będzie maszyna podjeżdża ściągana do Słowa i będzie robione gruzowane mielone. Przy tych urobach będą nowe. I to będzie nałożone w miarę możliwości na wszystkie drogie Słowa. No nie ma możliwości, żeby wylać dywanik asfaltowy, ale jako tako na razie się uratujemy. I musimy poczekać z tego względu, że tam pójdzie jedna nitka kanalizacyjna. I... Już jak był pan Mieloch, ostatnie zebranie czy wybory były w szkole, prawda? Prosiłem zarówno jak był pan Mieloch i pan, żeby był znak stawiony, żeby nie jeździły samochody ciężarowe. Stało się to teraz? Stało się dopiero 2 miesiące temu.
To no, ustalić z bogaczynką, bo on chyba sam postawił go. No chyba tak. No. Na pewno jest załatwiony z problemami. Jakoś już nie jeździ. No to na szczęście, że nie jeździ, bo my byśmy nie mieli którędy jeździć. No ale jest jeszcze jedna rzecz. No ktoś pomylił osłyszanie drogi trzcinami. No taka była prawda. A gdzie tam rodziny? No były. Ja dziękuję. Bardzo proszę. No mamy jeszcze trochę czasu. A może przyszły całkiem ktoś powie na ten temat? I trochę wiem, jak to jest deklaracja. Kiedy pytają mnie, jakim będę sołtysem, odpowiadam. Będę sołtysem wszystkich Słowian. I nie zostawię Państwa postulatów, Państwa no, potrzeb, życiowych wręcz potrzeb, nie zostawię na boku. No. Tyle, co będzie w mojej woli, na pewno zrobią. I nie będą to puste słowa. No co się mogę obiecać teraz Państwu, że wyasfaltujemy ten odcinek? No to będą puste deklaracje. Na pewno będą odbywać się częste spotkania, nie tak jak dotychczas, co najmniej raz na dwa miesiące. Myślę, aby stworzyć coś na kształt sejmiku lubieńskiego, wyglądałoby to po części. Każda ulica wybrałaby jednego przedstawiciela, o ile wszyscy mieszkańcy nie mieliby czasu, ta osoba reprezentowałaby ulicę i wszelkie wnioski, wszelkie problemy. Głosowało 161 osób, 25 osób nie głosowało, nieważnych głosów było 4. Pani Makowiecka uzyskała 85 głosów, pan Krzysztof Żmuda 72 głosy. Sądzę, że na chwilę oddam mikrofon, tak? No, tak. Nowej pani sołty, żeby może kilka zdań powiedziała. Ja sądzę, że w imieniu tu zebranych mogę pogratulować i oczywiście życzyć samych sukcesów. Bardzo proszę. Tak nie za bardzo wiem, co mam teraz powiedzieć, bo jestem w ogromnym szoku. Ogromne bicie serca przede wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. To jest dla mnie ogromny zaszczyt. Ale dziękuję za to zaufanie. Mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę. Nie będę nic obiecywać, bo to nie ma sensu. Obiecywam pizzacaki, że tak powiem, obiecanki. Ale mam nadzieję, że w miarę możliwości będę mogła Państwu w jakiś sposób pomóc. Mam nadzieję, że w tej społeczności będzie nam się żyło bardzo dobrze. Ja tylko na wszelkich starań, zarówno jako sołtys oraz jako pracownik ośrodka kultury. Mam nadzieję, że mogę liczyć na Państwa wsparcie. Oczywiście, jeżeli się zwrócę jakąś pomoc, mam nadzieję, że pan sołtys Krzysztof też mi tutaj czasami pomoże, doradzi, bo już swoje też przeszedł w tej dziedzinie, także mam nadzieję, że też mogę liczyć.
No co jeszcze? Dziękuję bardzo. Jestem ogromnie wdzięczna. Następnego punktu kandydatów na Jolanta Gór. Pani, już może w kolejności, bo jest pani Jolanta Gór. Pani Jolu. Jest zgoda pani. Pan Lewy Mirosław. Panie Mirku, jest zgoda. Zaraz tylko może w kolejności. Pan Dariusz Besz. Ale z komisji, przepraszam, ale tak jak powiedzieliśmy. Pan Krzysztof Żmuda. Na razie, czyli nie ma zgody. To może nie. Pan Waldemar Krawczyk. Nie wyrażam zgody, ale jeżeli jestem przy głosie, Piotr Bauer, poproszę. Jeśli mogę w kolejności, bo tu kolega się zgłaszał, więc... Ja kolegę Piotra też zgłaszałem. Aha, też, no jak myślisz? Wyrażam zgodę. Czterech mamy? Trzech na razie, tak? Pan Andrzej Stanaszek. Kolega Wyrażam. Dobrze. Bo teraz mamy tak. Andrzej Migiewicz też chciał to samo, więc mamy sprawę rozwiązaną. Jest zgoda? Jest zgoda. No proszę. I mamy pięciu. Czy zamykamy listę? Zamknięcie listy. Ale jest wniosek, może ja zapytam, kto jest za zamknięcie listy? Bardzo proszę. Weźmy do składu rady. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie skład rady został zatwierdzony. Pozostał nam ostatni punkt. Wolne wnioski. Myśmy wolnych wniosków trochę zapisali. Witaj się. Gratulacje. Zasłonisz mi tę sołtyskę, no. Ale będzie, że się nie zrobili. Dobra.